Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget, tym razem S38, tym razem Łowca i nareszcie Weekend Epicki, na który już dosyć długo czekaliśmy. I co, no tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, wczorajszym w zasadzie z Paladyna, dzisiaj będę chciał zrobić tak, aby były dwa odcinki, ten aby się pojawił koło 12, może trochę później, zależy jak się wyrobię, i kolejny, ten będzie oczywiście z przebierania, i kolejny z lochów, który powinien pojawić się o 18. Taki jest plan, jutro chciałbym zrobić podobnie, jeżeli chodzi o Wojownika na W40, no ale oczywiście zobaczymy, jak to wszystko wypali. No miałem tutaj przygotowane, powiem wam szczerze, 4,5 tysiąca grzybków właśnie na to przebieranie oraz na te lochy. Natomiast wczoraj tutaj Maciek 1337 z naszej gildii, którego oczywiście serdecznie pozdrawiam, troszeczkę mnie podpuścił, powiedział mi, że ten czarna rękawica, który tam doszedł właśnie u Wiedźmy, dosyć dużo daje, jeżeli tutaj chodzi o towarzyszy, no i że na pewno sobie te lożki zamknę, zawsze to tam parę leveli wleci. No i faktycznie, miałem 282, wleciało mi dosyć łatwo, 286 wleciał mi, natomiast no co, no tutaj stanąłem na Banshee i Maciek powiedział, że tak jak tam jakiegoś poprzedniego maga, którego ja pokonałem, wydał dużo, tak na Banshee wydał dwa grzyby. No ja niestety wydałem troszeczkę więcej, no a Banshee nie padła, więc stwierdziłem, że odpuszczam, że sobie po prostu się muszę przebrać, no i sobie na spokojnie to zamknę. No ale tak, no było troszkę więcej przygotowane na ten epik, zostało tyle, mam nadzieję, że nam się to powiedzie. Będę chciał oczywiście tutaj runki sobie dopasować odpowiednio, tak aby mieć punktów życia 15%. Mam tutaj, jeżeli chodzi o tą arenkę, no to mam, dopiero co włączyłem stronę, więc jeszcze się mogą niektóre rzeczy ładować. Mam tutaj, jak widzicie, prawie 30 nonilionów, a 5% w itemku się zaczyna od jednego, więc powinno nam 3 itemki po 5% powinny wystarczyć, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie. I okej, chyba się przebieramy, chyba nie ma co tutaj czekać. Mam tutaj, jak widzicie, już sobie kupiłem itemki na ulepszoną jakość przedmiotu, aby one po prostu były. No i co, no najpierw kupujemy standardowo wszystko, niestety nie mam za wiele miejsca, więc będę musiał na bieżąco podmieniać. Kupujemy sobie na początku wszystko, co nam tylko wypadnie na trzy cechy, a później będziemy dobierać pod względem run. Zastanawiam się też nad łukiem, czy zostawić normalny, czy po prostu poszukać normalnego, czy epicki. Zobaczymy, jak będę rolował, to będę też szukał normalnego. Natomiast jak jakiś epicki nam fajny wypadnie, to sobie po prostu podmienimy. Okej, no myślę, że nie ma co czekać, myślę, że lecimy. Tak jak mówię, no na razie nad tym łukiem się będę tutaj rozglądał troszeczkę, a potem już przyspieszymy to rolowanie. No tutaj na HP niestety, więc lipka. Dobra, lecimy dalej. Byleby coś z runą, byleby coś na właśnie to nasze... O, tutaj coś fajnego, 23 średnie, zobaczcie, tylko niestety słabiutki bardzo rozrzut, więc go pominę. O, tutaj coś już fajniejszego, dużo zręczności, ale też ten rozrzut nie powala na kolana, więc dobra, no szukamy dalej. Na razie to będzie takie wolne oczywiście, ale jak już ten łuk znajdziemy, to sobie będziemy spamować ten nowy towar, aby nam to wszystko szybciej szło. Dobra, jakaś kusza na HP, no znowu ten rozrzut mizerny. No tą kuszę w sumie wczoraj szukałem. No ale jak widzicie, już tutaj się po 20 średnich więcej trafiają bronie, więc wypada, o, to by było na przykład fajne, dosyć fajny rozrzut, ale niestety na HP, więc no zobaczymy, jak to wyjdzie. No co jest, zmieniaj się standardowo, tutaj jakieś lagi. No co jest, serwer nie odpowiada, już zaczyna się, o dobra, zmieniło. Okej, lecimy dalej. No co jest, jak to się będzie tak zmieniać, to przecież ja nie dam rady. Dobra, już wróciło do normy. No żadnej broni fajnej nie ma, tutaj też nic. I żadnego epika, wczoraj jak sobie szukałem, o, jest pierwszy epik. No tracimy sporo pancerza, wyciągniemy go sobie mimo wszystko. O, i pod spodem kolejny epik, to akurat super. Czy my już dzisiaj tutaj wrzucaliśmy coś do toalety? Nie wrzucaliśmy, to w zasadzie wiecie co, mogę sobie go wyciągnąć tylko po to, żeby już go tutaj wrzucić, żeby to mieć akurat z głowy na wszystkie cechy, więc on nas zbytnio nie interesuje. Rozmontujemy sobie i wracamy. Ten pasek, czy ja go chcę? No tracimy ten pancerz, dostajemy 14 stat. Zobaczymy, jak to pójdzie pod koniec. Na razie go podmienimy. I tak mamy w sumie 50% nawet na tych starych itemach, więc powinno być ok, no ale mówię, zobaczymy, jak to wyjdzie pod koniec, czy nadal będziemy mieć te 50% tego naszego pancerza, no bo jednak 2000 straciliśmy, jest to dosyć sporo, no ale trudno, no na siłkę niestety, na zręczność plus 30, no rozrzut taki sobie, ale wiecie co, myślę, że ok, myślę, że na razie to kupimy.
żeby było. I na razie sobie przyspamujemy ten enter, żeby już tutaj nie przedłużać. Mamy kolejny pasek, daje nam plus 2 i tylko 500 pancerza. No dobra, no podmienimy, no już trudno. Zawsze to lepiej tracić 500, oj nie tu, zawsze to lepiej tracić 500 niż 2000. Jeszcze później może ten, na ten łuk sobie zerkniemy, ale na razie niech będzie taki, jaki jest. No tu niestety na wszystkie cechy, więc odpuszczamy te rękawice. No tak jak mówię, wczoraj szukałem na tę ulepszoną jakość przedmiotu, to mi praktycznie co chwilę jakiś tutaj epic wypadał. Teraz niestety potrzeba troszkę więcej. No tu ciągle na wszystkie cechy, więc nas to bardzo nie interesuje. I mamy sobie tutaj... mamy tutaj sobie rękawice, z tym, że te rękawice są, zobaczcie, tutaj w sumie pasek żeśmy podmienili, więc możemy te rękawice podmienić, ale zobaczcie, że my przecież jeszcze mamy na ulepszoną jakość przedmiotu, to ja będę sobie musiał tutaj sobie po prostu coś widocznie posprzedawać z tego ekwipunku, bo nam się to wszystko nie zmieści niestety. Dobra, rękawice i pasek na razie mamy. Tu jakieś te... O! Zobaczcie, jaka nam się broń przypadkiem trafiła. Dobra, no to sprzedajemy. To kupujemy. Znowu serwer nie odpowiada. No nie, nie wiem, czy to jest wina gry, czy to jest wina mojego internetu. Zgaduję, że internetu, ale czemu akurat teraz, jak nagrywam odcinek? Jak się tutaj przebieramy? Dobra, to sprzedajemy. A, już nie ma tego itemu. Czyli po prostu nam się tutaj... O, dobra, teraz jest tak, jak być powinno. Jeszcze się tutaj upewnimy, czy mamy tą ulepszoną jakość przedmiotu. Tu mamy 2%, tu mamy 2% i jeszcze gdzie powinniśmy mieć? Tutaj, dobra. Okej, lecimy dalej, czyli broń już w razie czego mamy. Fajną i teraz mamy hełmik, który też jest okej. No niestety na razie nic nam tutaj nie leci na takie runy, jakie byśmy chcieli, czyli głównie na to życie. No ale trudno, dobra, lecimy dalej. Co nam jeszcze tu potrzeba? Buty, klata i w zasadzie tyle, o ile się nie mylę. Dobra, no to nic ciekawego, te rękawice. Pachołków nie będę przebierał, bo te pachołki i tak mają te itemki w miarę świeże z tych wież i stref mroku, więc po prostu te pachołki olejemy. Mamy rękawice, ale runka słaba, więc nie podmieniamy, więc te pachołki sobie po prostu pod olejemy na razie. O, zobaczcie, tutaj plus 1600 pancerza. No czy my to chcemy? No chcemy, kurde, już skoro się przebieramy, to niech będzie, już tego paska nie ruszam, bo chyba trzeci raz go wymieniam. Okej, no tu klata, ale na wszystkie cechy, więc nie robi nas to. Rękawice, ale też słaba runka po prostu. No jakby były życie, jakby było życie, to oczywiście bym brał, ale że tego życia nie ma, to sobie olejemy. No mamy jakiś łuk, ale to na wszystkie cechy, więc też nas nie interesuje. Lecimy dalej i szukamy. No na razie mówię, chcę się najpierw poprzebierać tak, aby było ok. No mamy buciki, tylko że znowu dużo pancerza tracimy, ale ok, no na tym pasku żeśmy sobie, można powiedzieć, zyskali trochę, więc myślę, że ten pancerz nie będzie dla nas tutaj taki zły, także sobie podmienimy tymczasowo, to sobie weźmiemy tak, cyk, cyk. To sobie weźmiemy tu na dół, żeby już wiedzieć, że to mamy jakby podmienione. I okej, teraz szukamy tylko i wyłącznie klaty tak naprawdę i to już będzie wszystko. O, są buciki na 4% punktów życia i tracimy tylko 500 pancerza. No dobra, no to jeszcze raz, podmianka. No już trudno. Szkoda tylko, że 4%, bo w takim wypadku to ja będę musiał szukać sobie... 4 itemków na te punkty życia, a nie tylko 3, tak jak planowałem. No ale niestety tych nonilionów, jak widzicie, no tu jest klata, ale na wszystkie, tych nonilionów jest tak, że tak powiem, tak daleko, żeśmy jeszcze nie odbiegli, że te runy 5% to jest tak naprawdę rzadkość. Chociaż tu, jak widzicie, szkoda, że na wszystkie cechy, no bo jest właśnie to 5%. Okej, no szukamy, no tak naprawdę nam tylko ta klata została, abyśmy ją w miarę szybko znaleźli i będziemy sobie lecieć do błyskotek i tam z tych błyskotek się, w te błyskotki się po prostu zaopatrywać. Też przy okazji sobie będę chciał potki oczywiście pokupować, żeby tutaj przy okazji, jak już będę rolował, to żeby je sobie tam na jakiś miesiąc, chociaż tutaj widzę, że na HP mam naprawdę na dosyć długo, no paseczek, ale jest on mierny. Czy ja mam cały czas tą ulepszoną jakość przedmiotu, bo ja powiem wam, że troszeczkę tak tutaj chaotycznie. Co jest? Wygląda na to, że nie mam. Tu. Nie mam ulepszonej jakości przedmiotu, dobra. Standardowo, raz, dwa. Musiałem gdzieś sprzedać wcześniej, jak zacząłem tam te robić te różne... O jest, dobra, hełmik, więc możemy ten hełmik. Jak zacząłem robić te różne
podmianki, no ale dobra, olewamy to. I tak tam nam dużo pewnie nie zmieniło w razie czego. Także no widzicie, ja tutaj troszeczkę chaotycznie się przebieram, ale mimo wszystko chciałbym się zmieścić, jeżeli chodzi o te grzyby, żeby jeszcze tutaj lożki dla was nagrać. O, i mamy rękawice na 5%, więc spoko. No co prawda zbytnio to nas nie robi, no bo i tak tutaj te buciki są na 4, ale dobra, no już to jest jakiś krok do przodu. Także sobie na razie tutaj podmieniamy, to standardowo leci w dół i lecimy dalej. Znowu jakieś rękawice to na wszystkie cechy, więc nawet nie sprawdzam. No dobra, no na razie mamy 9% tych run, więc nam jeszcze brakuje 6, czyli po prostu 3 itemków, także zobaczymy. No ta klata, zobaczcie, że nam w ogóle tutaj nie dropi od samego początku rolowania. Żadnej klaty nie znalazłem niestety. No ale może, no dobra, do jeszcze powiedzmy 2500 sobie tu na wszystkie cechy znowu niestety, do 2500 sobie porolujemy tą zbrojownię i polecimy do gabinetu, jeszcze tu damy odpocząć, żeby może jakaś tam klata nam się, o jest klata, dobra, premia do PD plus 54 nawet sporo nam daje, no punkty życia zabiera, ale mimo wszystko no nie, taki jest plan, więc spoko, no już tak naprawdę ze zbrojowni jesteśmy ubrani, do tego mamy 2 itemki na punkty życia, więc można powiedzieć, że dropik udany. Że tak powiem, znowu nam tutaj nie chcę przeskakiwać, ale dobra, olejemy. Co tutaj więcej? No te buty, serwer nie odpowiada, no nie, no przepraszam za to, może to się wydawać słabe, no ale widzicie, nie wiem tak naprawdę co się dzieje. Dobra, lecimy dalej, teraz mamy gabinet magii. I teraz oprócz itemków będziemy sobie oczywiście chcieli poszukać tutaj potek, tak jak już wspominałem. Tu już HP mamy na 2 miesiące, więc to akurat spoko. I teraz sobie będziemy chcieli tutaj zręczności poszukać, na czemu ja te potki w ogóle sprawdzam. Zręczności poszukać także na 2 miesiące. O, mamy tutaj już pierścionek. Daje nam widzicie 53, więc już te itemki nasze były dosyć stare. Niestety premia do PD, ale mimo wszystko go kupimy, no bo wiadomo, tak czy siak się może tutaj dla nas przydać. Dobra, mamy nieśmiertelkę, więc tą nieśmiertelkę kupimy. Też się oczywiście przyda. Mamy pierścionek, znowu premia do PD, aczkolwiek mamy tutaj plus 5 statystyk, ale no to nas tam aż tak nie robi, więc nie ma co podmieniać. O taką pierdółkę, mamy potkę na zręczność. No tak przynajmniej do miesiąca będę chciał dobić te potki, żeby tutaj w razie do następnego epika mieć spokój. No na HP nie będę na razie kupował, jest zręczność, czyli jeszcze jedną na zręczność i jeszcze dwie nieśmiertelki, by nam się tutaj przydało zdobyć. Dobra, to jest, nieśmiertelka jest i jeszcze jedna nam się oczywiście tutaj przyda. No nam, mamy hełm, ale na wszystkie cechy, w sensie hełm, nie talizman, ale na wszystkie cechy, więc nas to nie robi. Dobra, mamy jeszcze jedną na zręczność, to może być. I czy my tutaj znajdziemy jakąś nieśmiertelkę? Jeszcze tak... Można powiedzieć, jest nieśmiertelka, dobra, no i zaczynamy spamować tu na wszystkie cechy, także odpuszczamy. Okej, okay, no i zobaczymy, no mamy jakiś pierścionek plus jeden tylko, ale nas runa nie robi, więc oczywiście go nie bierzemy. No jeszcze nam pozostaje zdobyć naszyjnik i ten talizman i to by było tak naprawdę wszystko. Tak więc, no jest naszyjnik, odporność na zimno, no więc runa słaba, ale na ten moment oczywiście podmienimy. Żeby tutaj nie było. Dobra, lecimy dalej. No i mamy znowu słaba runa, no niestety. Zostaje nam tylko talizman na 3 cechy. Mam nadzieję, że dobrze mówię, że to jest talizman, bo mi się zawsze myli ten góra z dołem. Ale okej, no zobaczymy jak to nam wyjdzie. Tutaj jakiś aleton jest na wszystkie cechy, to już po wyglądzie poznaję. Ale wiecie, no to też wiem, że jest na przykład na wszystkie cechy, ale zawsze warto się upewnić. Może jakaś zmiana nastąpiła i może by nam tutaj właśnie wyleciał. O, jest naszyjnik, ale słabiutki, w sensie runa słaba. Może by nam tutaj itemek, który powinien być na wszystkie cechy, wyleciał na 3 cechy na przykład. Bo wiecie, no z tą grą nigdy nie wiadomo. Dobra, mamy naszyjnik, punkty życia 5%, super. Czyli nam potrzeba jeszcze jednego itemku na punkty życia. No widzicie, jakby te 4% nam się trafiły na 5, to byśmy sobie już tutaj mieli z głowy, jeżeli chodzi te, oj nie tutaj, jeżeli chodzi o te punkty życia. No ale niestety nie jest tak kolorowo. Dobra, no tak myślę, że tej broni w sumie jeszcze nie mamy epickiej, ale chyba ją olejemy, chyba sobie zostawimy właśnie tą nie epicką, tylko tą zwykłą, bo jest ona po prostu ok, daje nam zręczność, no tej zręczności też się zawsze przyda, aby tych obrażeń było więcej. Także mi się właśnie tak wydaje, że chyba sobie po prostu ją tutaj zostawimy.
żeby nie było. No tu jakieś klepsydry, no niestety właśnie w tym gabinecie to jest też minus rolowania, że co chwilę te klepsydry nam wypadają i jest, idzie to wolniej, ale to ja w ogóle w sumie zawsze narzekam, jak w tym gabinecie czegoś szukam. Okej, no lecimy dalej. Jeden itemek nam potrzeba i tak naprawdę ten itemek może nam polecieć za chwilę, a może nam polecieć za 500 grzybów albo i dłużej, więc no to jest właśnie minus, jak zostaje na epiku jeden item do znalezienia, że może być kiepsko, no to jest nic ciekawego. O, mamy i odporność na ogień, więc runka słaba, ale mimo wszystko go sobie oczywiście kupimy. Tutaj sobie tego podmienimy, żeby tutaj znowu się nie pomylić. Na wszelki wypadek go kupimy. Tak. Teraz go musimy założyć. Wsadzimy tutaj to. I tutaj, żeby mieć te runki, w sensie te, no dobrze, runki ok. No i dobra, myślę, chyba tutaj sobie chwilę porolujemy za tym jakimś nowym itemkiem. Ile my w ogóle tu mamy? W butach mamy punkty życia i w czym więcej? A, i w rękawicach mamy punkty życia, więc sobie tutaj po prostu poroluję, aby może znaleźć coś nowego, na przykład coś takiego. Plus 23, tutaj mamy plus 28. No i runka w sumie 13%. No w sumie tu też mamy 13%, no więc ta runa nie jest taka dobra, tutaj nam się trafiła jakaś w ogóle z wysokiego pułapu, że tak powiem, no ale mimo wszystko jest to epic, więc dobra, podmienimy. Broń już mamy tak naprawdę, więc to jest git i teraz to możemy w zasadzie sprzedać. I co? I w tym gabinecie myślę, że poszukam sobie czegoś na 5%, bo jednak tutaj dwóch itemków nie mam na 5%, czyli pierścionka i tego talizmanu, więc myślę, że w tym gabinecie sobie poszukam właśnie na punkty życia jeszcze jakiegoś itemku. Mam nadzieję, że w miarę nam to sprawnie pójdzie. No tu coś mamy, no odporność na błyskawice niestety. No cóż, no i teraz właśnie ta runa, to nam pozostaje, szansa na legendarne, więc też nas nie robi. Tutaj mamy no odporność na zimno, także nas nie robi. Zobaczcie, że trafiają nam się te itemki, które byśmy chcieli, żeby nam fajna runa weszła, ale niestety nie wchodzi. No tutaj też nic. Dobra, no lecimy dalej, szukamy dalej. To jest, zobaczcie, 5% punkty życia, ale na wszystkie cechy. Daje nam 312, a to nam daje 373, no to jest ile? 50 tak naprawdę, 50 tak naprawdę, 60 nawet różnicy, także no musimy to oddać niestety, no tak jest właśnie, tak gra działa. Najpierw nam tutaj nie mogliśmy tego talizmanu znaleźć. To teraz nam dało praktycznie dwa pod rząd, ale nam dało niestety ze złą runą, a za to talizman na wszystkie cechy nam dało z runą dobrą, ale no niestety na wszystkie cechy, więc nie mogliśmy tego wziąć. Co mamy? Łączną odporność. Kurczę, już miałem nadzieję, bo taka była krótka runa. Dobra, no tak chciałem w 1000, tu znowu 5% punktów życia, no ale to już niestety mamy. Chciałem się, szczerze wam powiem, zamknąć w 1500 grzybów, żeby na to przebieranie, żeby też oczywiście tych lochów trochę tutaj podziałać. No tu punkty życia, ale 4%. Teraz już nam nie robi, teraz już nam może nawet 3% polecieć, byleby cokolwiek poleciało. No bo nam brakuje, jak założymy buty, nam będzie brakować tylko 1%, więc to już tak, no zobacz. A, to i tak to jest to nieważne. Papier toaletowy niestety nic ciekawego, nie robi nas. Chciałem w tych, żeby zostało mi 1500 grzyba i po prostu, żeby te lochy jeszcze tam fajnie sobie jakoś docisnąć. No ale to zobaczymy, jak to wyjdzie. O, no niestety, łączna odporność. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No najwyżej na te lochy przeznaczę mniej, a potem nagram wam jeszcze jakiś odcinek uzupełniający tam za jakiś dłuższy czas i premia do PD. I wtedy sobie jeszcze tutaj dociśniemy, zobaczymy, no zobaczymy, ile nam pójdzie na znalezienie tej jednej runy, jednej jedynej. Pierścionek, łączna odporność, no nie. W ogóle poczekajcie, bo my tu mamy buty i rękawice, więc w teorii nam może polecić hełm na punkty życia, może nam polecić klata i może nam polecić pasek. I myślę, czy mi się opłaca bardziej rolować gabinet, czy to. No wydaje mi się, że to, bo tutaj jednak mamy, wydaje mi się, że większą szansę, no nie wiem, ciężko by to, a może w zbrojownię? Możecie napisać w sumie, czy dobrze robię, że tutaj szukam, a nie w zbrojowni. No ale dobra, no tu jeszcze polecimy może tak do 1600. Albo nawet do tych 1500, jakby nam się nie pofarciło, to sobie polecimy do zbrojowni. No ale mimo wszystko, no szansa na legendarne, no nie, to nie jest to, czego szukamy niestety. Lecimy dalej i szukamy. Te klepsydry też, no mówię, przeszkadzają strasznie. Bo o wiele szybciej by to szło, no ale okej.
Podki już tutaj olewamy, bo już mamy na ponad miesiąc, więc to jest ok. 5-3% PD, no. No nie, no to też nie jest to, czego szukamy. 10 klepsyd tak samo nie jest to, czego szukamy. Znowu 10 klepsyd, ciekawe. Piersionek, łączna odporność. No, no nie, 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 nie. Ja już to mówiłem na którymś tam odcinku z przebierania na innym PD. Na innym koncie, ale przypomnijcie sobie, jak było, jak jeszcze itemki dropiły na szczęście, ile to by było szukania. Wtedy jeszcze co prawda nie było run, jak jeszcze te itemki na szczęście były, no ale zobaczcie, ile to było tak naprawdę szukania. No, odporność na ogień. Dobra, przekroczyliśmy te 1500 grzybów, więc lecimy tutaj, no i tutaj szukamy, czy nam może coś wyleci. Pasek, no niestety, ale to i tak chyba na wszystkie cechy dokładnie. Hełm, premia do PD, więc to też nas nie robi. Szukamy dalej. No tu co prawda mogą nam trzy itemy polecieć, które by nas uradowały, jakby była dobra runa. No ale wszystko zależy, czy właśnie ta runa dobra będzie. Rękawice to my i tak mamy dobre, więc... No chyba, że nam rękawice... A nie, to by musiały nam buty 5% polecieć. Dobra, więc to nas nie robi. No znowu nam tutaj jakiś lag, a nie, dobra, już. Odlagowało się, że tak powiem, i okej, okay, no szukamy dalej. No nie jestem zadowolony, bo nam tutaj niewiele zostanie, no i na wszystkie cechy pasek oczywiście. Niewiele nam tutaj zostanie na właśnie to klikanko lochów. No ale dobra, no zobaczymy. No trzymajcie kciuki, buty, ale buty nas nie robią, bo to na wszystkie cechy. Oj, no tu można rolować w nieskończoność. No te runy to jest, powiem wam, takie to jest... kosztowne, żeby nam się trafiły te na wszystkie cechy, że no jednak nie jest to fajne. No tutaj mamy rękawice niby dobre, ale runka słaba, więc olewamy. W sumie rękawic i powinien nie sprawdzać, buty, ale no niestety. No nawet te buty, że nam poleciały o 1% więcej i już by było ok. Tak to jest właśnie, jak nam słaby roll siądzie pod względem właśnie tych run, że tutaj nam siadło 4% zamiast 5 i teraz to my możemy szukać tak naprawdę w nieskończoność tej runy. Mamy rękawice 5%, no nie, no co za pech. Zobaczcie, przecież akurat wszystko nam mogło polecieć z tą runą 5% oprócz rękawic i nam poleciały akurat rękawice. To jest żart. Jest, mamy pasek, no prawie tracimy pancerz, ale jest runka, dobra. Podmieniamy, cyk, cyk. I teraz zakładamy to, cyk, cyk, cyk. I dobra, i mamy punkty życia 15%, mamy tutaj, jak widzicie, wszystko tak naprawdę na 3 staty, wszystko w miarę dobre, więc okej, okay, no myślę, że nie ma co narzekać, w sensie nie ma co narzekać, no 400 grzybów w plecy jestem niż planowałem być, no ale dobra, na razie to olewamy i co, ja wam dziękuję za odcinek, nie wiem czy się wyrobię do 12, najwyżej go wrzucę troszeczkę później. A jeżeli bym się nie... A oczywiście o 18 będzie sklikanie lochów. No te 1000 grzybów, powiedzmy, może nawet troszkę więcej na te lochy postaram się wydać i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Także ja wam dziękuję za oglądanie. Zostawiacie kciuki w górę, zostawiacie komentarze, wbijacie na Discorda dla widzów. Możecie napisać komentarz o treści, no co nas tak strollowało. No te rękawice nas strollowały tutaj na koniec, więc możecie napisać komentarz o treści rękawice. Dziękuję wam raz jeszcze za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.